zaczął mnie prosić, bo moja żonko, moja kochana, pójdziewa kosić pszeniczkę z rana. Pszeniczkę ja bym ci podbilała, ale zapłatę w polu bym chciała. Oj, moja żonko, daruj to sobie, jo kumbajnistę dzisiaj odrobię. Nie pójdę w pole, do domu wrócę i za jedną nockę jo wszystko wymucę. Co wam powiem, to wam powiem, ale kobieta na wsi to nic nie użyje. A już nie ma taki, co by od swojego chłopa żadnej przykrości nie doznała. Ja ze swoim Jaśkiem dotyczni mu łatwego życia. Powiadł tak, Jasiek, zbliża się 25-lecie pożycia małżeńskiego. Ja upiekę placków, a ty zażnij świnie. A on jak nie wrzaśnie, co mi ta świnia, widno, że ją 25 lat temu zgłupią. Godo, że zgłupią, ale chciał mnie, bo miałam 5 morgi piochu pod lasy i krowę holenderkę, co 5 lat jednym mlekiem doiła. Teraz zaczynam mu się nie podobać. Zamiast to wyjmij poglądo, bo powiada, że kobietę na wsi to krowami cuć w lecie, czornu pożycku, malinu, to mu do takiej żadnej przyjemności niło. A wyjmij się tę przyjemność z głowy, no weź się do roboty. Godo, że i robił nie będzie, bo się tego nic nie opłaci. To im ja się robić nie chcę, ni grabiami, ni motyku. Trzeba się udać do urzędu i zająć się polityku. Ale co ja zrobię, jak ja mam co inne w sobie? Wetknął diabeł we mnie taką duszę, że ja zawsze śpiewać muszę. A wy chcecie czy nie chcecie, pewnie brawo bić będziecie. A jeszcze bym powiem, skąd ja przyjechałam. Ja jestem z nazwiskiem Maciejowo. Zawsze żyćko i zawsze zdrowo. Gospodarku się zajmuję, no i dziecka wychowuję. Młodsze posyłam do szkoły, by nie były głupie woły. A starsze do różnych zawodów zaprowadzą zaraz młodu. A ja na śpiewaniu gębę ćwiczę, a na widę nic nie liczę. Bo mnie życie nauczyło wszystko czas dobywać siłą. Z chłopatyzmą pomodzielną co dzień stoi po spółdzielniu. I nic nie chcę robić, bo czeko ciągnie na zielone światło, co to może dla chłopa zapolić. Ale uno ledwo zagoreje. Już nie idzie z nim wytrzymać nawet godo, że nie będzie spół od ściany. I no od brzegu godum spił od tej ściany. Wód godo, że nie wstałam w nocy, wysunęłam łóżko ze słumu. Na środek chałupi i spij dziadu ty od brzegu, ja od brzegu. Dziękuję. Brawo, brawo, tak dokładnie. Jak widzicie Państwo, mamy bardzo harde kobiety i dziecko widać. Tak, poproszę o gorące brawa dla tej pani, w ogóle na całej reprezentacji z Wyżnicy.